Witajcie, kochani, prosto po takim ciekawym doświadczeniu. Tutaj, gdzie jest impost, gdzie wysyłam paczki, jest też taki sklepik wiejski, miejscowy, takie klimaciki. No i jest tam taka jedna ekspedientka, która cały czas wyżywa się na tej drugiej, którą ja po prostu uwielbiam, bo ona jest taką chodzącą dobrocią. I kiedyś byłam świadkiem, jak właśnie gdzieś tam ją strofowała dość mocno później. Wtedy się nie odezwałam świadomie, bo porozmawiałam po tej sytuacji za jakiś czas z tą panią o tym, że to zauważyłam i że co czuję w takich sytuacjach i jakbym zareagowała i tak dalej. I dzisiaj się ta sytuacja powtórzyła, bo ledwo wchodzę do sklepu i słyszę właśnie, jak ta pani tam jedzie. Więc co zrobiłam z automatu? Dzisiaj bardzo wsparłam tą kobietę, powiedziałam na głos, że jak ją cudownie widzi, że dawno jej nie widziałam. I tyle dobra jej życzyłam, samych cudownych klientów i tak dalej. I ona tak, no to jak pani wchodzi, to tak jakby słońce wchodziło. Zawsze jest po prostu jakoś tak lżej na duszy. I wiecie co? Właśnie to jest taka recepta, że jeżeli zdarza się taka sytuacja, że jak gdyby bezpośrednio wiemy, że ta ingerencja nie odniesie tego skutku, o który by nam chodziło, to możemy zawsze wesprzeć tę osobę, która jak gdyby nie potrafi jeszcze stanąć w samoobronie, a czujemy jak gdyby takie wewnętrzne przyzwolenie, żeby to zrobić nie robiąc. No, pięknego dnia, kochani, buziaki, pa.